Teraz się zatrujesz. Trzyma fugarze. To jest kowal. Powinien być. Proponuję liście Hypericum perforatum, czyli dziurawce. Witaj. No proszę, Wiedźmin. Coś mi się widzi, że wreszcie będę miał coś ciekawego do roboty. Wydaje mi się, że roboty ci nie brakuje. Ach to, mam zamówienie od redańskiej armii, ale co to za przyjemność cięgiem to samo robić? Żadnej w tym finezji. A ty chciałbyś doskonalić swoje rzemiosło? Pewno, z tym to jak z pochęduszką. Wpadasz w rutynę i trzymasz jakiś tam poziom, ale też na końcu nikt nie bije brawo. To co, miałbyś dla mnie jakieś specjalne... No, znalazłem kowala. Mam nadzieję, że cały czas mówimy o partnerstwie. No, o czym innym? Zobaczymy, czy... wykuj coś dla mnie. Tak się składa, że rzeczywiście mam dla ciebie zamówienie. Wspaniale. Zobaczysz, będziesz zadowolony. Okej. Możemy to wykuć, ale to jest na 8 poziom i mniej pancerza daje. To lepszy pancerz, ale na 27 poziom mają 15. To jest na 14. Właściwie możemy to wykuć. A to jest unikat na 24. Kirys A zagręcz, czy pancerz stwierdziński kawalerii? Na kłute 25. Kirys jest... Czekajcie. Kirys jest lepszy. Zagren. Kirys jest lepszy zagren. Zdecydowanie. Rób. I buty byśmy wykraftowali sobie. Potrzebujemy skórzanej łaty. Skórzanej łaty. Nie. Okej. Potrzebujemy sobie butki zrobić. Na 18 poziom, cholera to jest. Ale wykrafcić już można właściwie. Ale nie, na razie nie. Rękawice. O, proszę, wykrafcimy sobie. Tylko, że różowe. No cóż. I spodnie może jakieś nowe. Sobie wykrafcimy. To jest na 16. Będę mógł, jak będę 16 level miał, to będę musiał je wykrafcić. Okej. Usuń ulepszenia. Tak. Okej. Bywaj. Zobaczmy, jak to będzie wyglądała ta zbroja. Okay. Teraz tak, rękawiczki. A nie jest tak źle. Nowe spodnie. A nie jest tak źle. A tego nie mogę nosić jeszcze. Niestety. Nie, że znowu. Ale jest wykrawcona już broń, więc jest ok. To mogę sprzedać wszystko już. Witam znowu, to co? Masz dla mnie jakieś ciekawe zamówienie? Właśnie myślę, czy jeszcze nie zrobić jeszcze tej drugiej części na 16 poziom. To jest na 18, budki na 18. Te spodnie jeszcze zrobimy, żebyśmy mieli wszystko na 16 poziom.
Rzemiosło, usuń ulepszenia, rozbierz na części. Rozbierz na części. O tak, rozbierz. Tak, bo tu diamencik jest. To niepotrzebne. Jest len. Okej. Okay. Teraz sklep. I trzeba sprzedać co nieco. Tak. Okej. Okay. Tego nie potrzebuję do szczęścia. Jest bomba. Bywaj. Do 24, pierwszej. Może później. Mamy pancerz, mamy spodnie i kolczugę, więc wszystko jest ok. Dani jeszcze nie może wykuć mi tego, co bym chciał, jeżeli chodzi o broń. Miecze, bo w ogóle nie pomierzę, ale... Myślę, że będzie ok. Łącznik powinien już być. Wszystko gotowe? Łącznik czeka w klubie szachowym. Załatwmy to szybko. Kim jest ten łącznik? Śliski typek. W innych okolicznościach nie chciałbym mieć z nim do czynienia. Czyli nie ufasz mu? Ja nie ufam nikomu. Tobie też. Chodźmy. Niech żyje Radowid. Dobre migdały. Coś tu nie gra. Sprawdźmy, co się stało. Radowid? On ma naszego orła! On ma orła. Mówię, naszego! To królewska gra. Ponoć szachy uczą strategicznego myślenia. Bzdura. Bierki są identyczne po obu stronach. Zasady zawsze takie same. Co to ma wspólnego z życiem? Wiesz, Wiedźminie, dlaczego gram w szachy? Dla zabicia czasu. Żeby zabić czas? Jestem królem. Ja nie mam czasu do zmarnowania. Gram w szachy, żeby odkryć ich sekret. W tych figurkach szumi krew. Trzeba przestawić ucho i słuchać. Serce pompuje życie. Zbijam pionka. Słyszę rozrywane mięso.
Zbijam figurę. Słyszę krzyk z głębi trzewi. Ja chcę złamać szachy. Wycisnąć z nich prawdę. Wiesz, o co mi chodzi? Nie będzie. Tak, królu. Gówno wiesz. Powiedziałeś tak, żeby się podlizać. Przecież nie mówiłem dosłownie. Pierwsza ukryta prawda. Król zawsze otoczony jest głupcami. Rozumiesz? Nadal śpnięty? Nie, nadal nie rozumiem. Nieważne. Przejdźmy do rzeczy. Po co przyprowadziłeś Wiedźmina? Wiedźmin sam przedstawi sprawę. Myślałem, że spotkamy się z radańskim szpiegiem, a nie królem. Możesz ominąć pośredników. Wykorzystaj okazję. Szukam skurwiela juniora. Wiem, że ma poparcie Redanii. Po co go szukasz? To sprawa osobista. Nie będę naciskał. Umieściłem juniora w posiadłości w Oxenfurcie. Wiedzą o niej tylko nieliczni. Nie będą chcieli cię tam wpuścić, ale powiedz im, że przychodzisz w sprawie nowych dziwek. Junior ciągle każe sobie sprowadzać kobiety. Mówiono mi, że nie traktuje ich dobrze. Właśnie wydałeś mi człowieka królu, w którego zainwestowałeś sporo czasu i pieniędzy. Zastanawiam się dlaczego. Bo chcę zademonstrować dobrą wolę i liczę na wzajemność. Poza tym junior nie jest mi już do niczego potrzebny. Wielka czwórka przestała istnieć. W swoim czasie upomnę się o przysługę. A teraz idźcie już. Przysługę? Z tobą, Roż. Porozmawiam przy innej okazji. Mam wrażenie, że coraz bardziej pogrąża się w szaleństwie. Grunt, że dowiedziałem się, gdzie jest junior. Wiesz co, Geralt? W zasadzie też chciałem cię prosić o przysługę. Mam problem z Vess i potrzebuję pomocy kogoś, kto przemówi jej do rozumu. Odwiedź mnie w obozie. Powiem ci więcej. Dzięki za pomoc, Roż. Do zobaczenia. Daj stąd, póki mam cierpliwość. Kolejny dzień w Pyściec. A co się stanie, jak... Zaczekajcie. Zrobimy im bitkę? A nie. Wiedźmin! To nie mój koń. W wiecznym płomieniu nasze grzechy spłoną. No i co stoisz, przygłupie? No i płotkę mi zablokował Menda. No właśnie tą Vess myślałem o tej misji. Rozgrywki Velen. Mistrz płatnerstwa to 24. Ochotnik. Gdzie jest Vess? Pik. Oko za oko. Oko za oko, ale to jest... Zobaczymy to oko za oko, tak naprawdę.
Kotka. No, już mogę cię dosiąść, chodź. Potencja. Jedź, Potka. Co? Skoro to bazylisze, to czemu wzrokiem nie zabija? Zaraz się zatrujesz. Trzema funtami stali. Co? Ciekawy ten wasz bazyliszek. A pewnie, że ciekawy. U nas takiej bestii nie uświadczysz. One tylko w dalekiej Zerikanie się rodzą. Z jaj przez koguta zniesionych. Z jaj koguta, powiadasz. A jak? Takiego, co sposobem kwoki drugiemu kogutu kupra nadstawia. Jaje przez owego koguta ulężone musi 101 jadowitych wężów wysiedzieć. Wtedy bazyliszek się z nich wykluje. Ciekawy ten bazyliszek, bo wygląda zupełnie jak wiwerna. Dość młoda i mizerna, dodam. Głupoty gadacie, toć to bazyliszek najprawdziwszy. Racja, co ja mogę wiedzieć? Jestem tylko wiedźminem. Hola, jak to nie bazyliszek, tylko jakaś wawerna, to za co ja płaciłem? Oddawaj pieniądze, oszuście! Dzielni wojacy, nie napierajcie, bo... Uwaga! Serio? Ej, ty! Ty! O. Właśnie tylko bazyliszek był udawany, ale i klatka. Trzema funtami stali. Redaga, niech żyje, niech żyje. Żygać mi się chce po dzisiejszej paszy. Niech żyje Radów. No to ładny, ładny bazyliszek, naprawdę. Wow! Wow, 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 wow! Jaki widok! Słyszałeś, że ułatwiana ziemia karmiki ludzi? Jak to? Co tu robi upiór? Co tu półrocznica robi? What the hell? Co to północnica robi? Na upiory, przeklęty, gdzie są upiory? Północnica, nie południca. Ale jest 20 dopiero. Nie za wcześnie na nią? Thank you.
No, jej się tu nie spodziewałem. Ale zobacz, jak to pięknie wygląda, ja pierdzielę. Piękny zachód. Coś pięknego. Poczekajcie, czemu? A to tu na dole, lepiej. Muszę tu na dół zjechać, o. Byłeś tu i tam, tu i powiedz. Tam w Nowigradzie to. Kiedyś królów mordował? Znaczy dowódca? Płotka, nie tak szybko. Męcz czarnych, męcz! I jak można... Top czarnych, top! Jeśliś dobry chłop! Tylko Wiedźmina w tej ferajnie brakowało. Wszystko się już skończy. Zamyślam Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Zimie. Geralt z Rivi. Cały i zdrowy. A. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Mhm. Zwes wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. No dobra, masz problem z dyscypliną. Ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? Pomogę ci, za stare czasy. Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Velen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. No dobra. Będę musiał ze znaku. Drażnisz mnie, siwy. Czego, siwy? Drażnisz mnie, siwy. Prawda, żeś kiedyś... Staszeczko, to trzeba się uważać. Jeden fałszywy krok i chuj złamany. Gdzie to jest? O, proszę. Mam nawet znak tutaj. To ta wieś na dole, już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. A Wes nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, zgadają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hetme! Syrkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Musimy ratować.